Przeglądając materiały na YouTubie dotyczące naprawy plików MP4, ponieważ miałem problem z jednym plikiem MP4 i został on uszkodzony, przeglądając te materiały na YouTubie, natknąłem się na fajny film właśnie przedstawiający, jak w miarę w prosty sposób możemy i za darmo uszkodzony plik naprawić. I tu będziecie mieli link do oryginalnego filmu, natomiast że on jest w języku angielskim, postanowiłem zrobić wersję polską takiego poradnika. No to zaczynamy. Najpierw trzeba zaopatrzyć się w dwa programy, w programy FFmpeg. W moim przypadku jest to wersja 4.3.1. Będziecie mieli w opisie linki do pobrania tych programów i Recover MP4. Czyli najpierw sobie należy pobrać te programy, następnie na dysku stworzyć folder, na przykład tak jak ja stworzyłem sobie folder na dysku A, stworzyłem sobie folder naprawa, a w tym folderze narzędzia i tu wrzuciłem po prostu te programy. Następnie kolejny folder to są media i w folderze media mam dwa pliki filmowe. Jeden jest uszkodzony, podpisałem go z ly, a drugi dobry, prawidłowo działający, podpisany dobry. I teraz tak, ten plik i ten plik musi być z tego samego urządzenia nagrywane, czyli w moim przypadku jest to nagrane z drona, z tego samego drona jest ten plik, jak i ten plik. Ten plik jest dobry, czyli działa. Możemy sobie sprawdzić, otworzyć go i on się otworzy. I kolejny, ten uszkodzony, jeżeli go chcę otworzyć, to mam informację, że nie można otworzyć tego pliku, przyczyną może być źle obsługiwany format i tak dalej, i tak dalej. No tak samo przez każdy inny program nie otwiera się, plik jest uszkodzony. Co w tej sytuacji możemy zrobić? No właśnie te narzędzia, które tutaj mamy, pomogą nam w przywróceniu pliku do używalności. Wchodzimy sobie w FFmpeg, zawartość całą kopiujemy do folderu przywracanie. Wklejamy sobie zawartość skopiowaną FFmpega, mamy i następnie znowu wchodzimy sobie w narzędzia, kopiujemy sobie pliki recover, z tym, że niepotrzebne są nam te pliki tekstowe, więc możemy je ominąć i skopiować tylko te dwa. Wchodzimy sobie w przywracanie, folder bin i tutaj w tym folderze wklejamy te dwa pliki i ostatnia jeszcze kopiowanie z folderu media, kopiujemy te dwa filmy oczywiście w to samo miejsce, do bin tutaj. I tak przygotowane materiały zostajemy w tym folderze. Otwieramy sobie CMD, czyli klikamy start, wpisujemy sobie CMD, następnie prawy przycisk myszy, uruchom jako administrator. Z prawami administratora otwieramy sobie konsolę i wpisujemy następującą komendę. CD, czyli zmień, bo jesteśmy teraz domyślnie na dysku C, Windows System 32, musimy zmienić to na tą ścieżkę, w której tutaj się znajdujemy, czyli Change Directory. I klikamy sobie najlepiej tutaj i możemy sobie skopiować cały ten adres. Kopiujemy, wklejamy. Jesteśmy w zadanym miejscu, czyli jesteśmy na dysku A, naprawa, przywracanie bin. U Ciebie może być to inny dysk. No i sprawdźmy, czy zawartość będzie taka sama jak tutaj w folderze, wypisując polecenie dir. No i mamy te same informacje.
Teraz przyszedł czas na to, aby wskazać, uruchomić program, czyli teraz musimy wpisać tą komendę recover. Dolny podkreśnik mp4.exe i wpisać teraz plik ten dobry, czyli nazwę tego dobrego pliku, ponieważ on ma nam sprawdzić i piszemy jeszcze komendę 2 myślniki analizę, żeby zanalizował ten dobry plik, który sobie przygotowałem pod kątem jakby sprawdzania tych metadanych, żeby on sobie sprawdził. No i mamy. I teraz u każdego będzie inaczej, więc tym się nie sugeruj tutaj, co jest napisane, tylko po prostu skopiuj całość, zaznacz, po zaznaczeniu wciskamy Enter i wklejamy sobie do notatnika. To są rezultaty analizy prawidłowego pliku i results, ten element, kopiujemy sobie. No i teraz wpisujemy sobie teraz ten zły plik, czyli znowu wywołujemy program recover mp4.exe i teraz wpisujemy sobie tą nazwę tego złego pliku. Tak, i teraz wklejam sobie to, co skopiowałem tutaj od tego results, czyli to. Teraz sobie wklejam tutaj. O. I wciskam Enter. O, już mamy gotowe. Po takiej operacji teraz musimy złączyć te dwa elementy, czyli to, co sobie skopiowaliśmy tutaj, to ffmpeg.exe, ten cały, tą dolną linię, kopiujemy i wklejamy do konsoli. I wciskamy Enter. Następuje teraz łączenie pliku i naprawianie go. Po takiej operacji powinniśmy już mieć działający plik. Gotowe. Teraz możemy sprawdzić, czy nasz result działa, bo pojawiły się dwa pliki dodatkowe. Otwieramy sobie ten MP4. Jak widać, plik ożył i działa. Otworzymy sobie w innym programie. Też działa. Wszystko działa.